Trzeba podejść mhm. do, do skutków te, tych decyzji Polaków w, w ostatnią niedzielę dość spokojnie. Zobaczyć, jak to się wszystko uczy. Ja myślę, utrze. że Polacy na ogół podeszli spokojnie. No, to znaczy, nie? no, ja tam parę dni temu byłem w pewnym właśnie środowisku biznesowym tu w Warszawie. I jeśli to było przerażenie, to był dokładnie dzień, długi debaty. Ale pana mnie się wydawało, że przedsiębiorcy generalnie odwrócili się od platformy i popierają My, Prawo i Sprawiedliwość. Nie, ale to, to były, znaczy, były bardzo znaczy, dużo było takich przerażeni. przedsiębiorców nie, 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 do platformy była aż tak strasznie Nie, nie, nie nienawiść, ale wie pani, to też jest tak, że no, ma pani, też uważam, niepotrzebne deklaracje pana Mazgaja, który mówi, że se szykuje już apartament w Monaco i wyjeżdża. Pan, 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 pan Mazgaj, Dziwię się, że jeszcze nie ma apartamentu z No Monaco nie, no mówi, że se szykuje. Mieć. To nie wiem, co to oznacza, ale, ale uważam, że to też niepotrzebne słowa. Tym bardziej, że posiada w swoim ręku kilka takich marek, do których Polacy są przyzwyczajeni, czy w tej, w tej branży lifestyle'owej, czy nawet takiej branży czysto konsumpcyjnej. Więc jakby są różne postawy. Czy Platforma obrzydła przedsiębiorcom? Szczególnie obrzydła tym, którzy widzą, że już nie mogą pójść dalej, że poprzez to, że nie ma decyzji na poziomie rządowych, czy to w spółka Skarbu państwa, w branży energetycznej czy, czy w, w, w branży zbrojeniowej, to to wszystko stoi. I, e, i przedsiębiorca sobie e, musi zdawać sprawę, że każdego miesiąca jego zakład pro, e, kosztuje, jego pracownicy, prąd, opłaty. Natomiast pieniądz w, pieniądzem w rękach polityków jest czas. I kłopot polega na tym, że jeżeli polityk od, z miesiąca na miesiąc odkłada jakiekolwiek decyzje, to niestety w biznesie A każdy, myśli, każdy, że każdy że miesiąc to kosztuje.